Nationalism is a sense of belonging together as a nation. Nacjonalizm to poczucie wspólnoty jako narodu. It is also a sense of loyalty to the nation, pride in its culture and history, and a desire for national independence. To także poczucie lojalności wobec narodu, duma z jego kultury i historii oraz pragnienie narodowej niezależności. Nationalism has become an important force in international relations since the mid-1700s. Nacjonalizm stał się ważną siłą w stosunkach międzynarodowych od połowy XVIII wieku. Since the 1800s, nationalistic feelings and the desire of each country to govern itself changed the map of Europe several times. Od XIX wieku nacjonalistyczne uczucia i chęć każdego kraju do samodzielnego rządzenia kilkakrotnie zmieniły mapę Europy. Since the mid-1900s, nationalism has also transformed Africa and Asia. Od połowy XX wieku nacjonalizm zmienił także Afrykę i Azję. Today nationalism is widespread, but it once did not even exist. Dziś nacjonalizm jest powszechny, ale kiedyś nawet nie istniał. In the past, people felt they belonged to cities or tribes. W przeszłości ludzie czuli, że należą do miast lub plemion. During the Middle Ages, people were loyal to a number of groups and rulers. W średniowieczu ludzie byli lojalni wobec wielu grup i władców. The rise of nationalism occurred along with the development of a political unit called the nation state. Powstanie nacjonalizmu nastąpiło wraz z utworzeniem jednostki politycznej zwanej państwem narodowym. Such a unit exists if a nation and a state have the same boundaries. Taka jednostka istnieje, jeśli naród i państwo mają te same granice. Nation states began to develop during the late Middle Ages. Państwa narodowe zaczęły się rozwijać w późnym średniowieczu. People became increasingly aware of the world outside their own community. Ludzie stawali się coraz bardziej świadomi świata poza własną społecznością. Loyalty to local and religious leaders began to weaken, and allegiance to kings grew stronger. Lojalność wobec lokalnych i religijnych przywódców zaczęła słabnąć, a lojalność wobec królów rosła. England, France, Spain and several other countries had become nation states by the 1700s. Anglia, Francja, Hiszpania i kilka innych krajów stały się państwami narodowymi do XVIII wieku. Many persons believed that a national group had the right to form its own state, what caused many nationalistic revolutions in Europe in the 1800s. Wiele osób uważało, że grupa narodowa ma prawo do tworzenia własnego państwa, co spowodowało wiele rewolucji nacjonalistycznych w Europie w XIX wieku. Greece won independence from Turkey in 1829, Belgium became independent of the Netherlands in 1830. Grecja uzyskała niepodległość od Turcji w 1829 roku. Belgia uniezależniła się od Holandii w 1830. Different forms of nationalism later developed in various parts of the world. Różne formy nacjonalizmu rozwinęły się później w różnych częściach świata. In the United States, the spirit of nationalism expressed itself in rapid westward expansion during the 1800s. W Stanach Zjednoczonych duch nacjonalizmu wyrażał się w gwałtownej ekspansji na zachód w XIX wieku. In Western Europe, new feelings of nationalism united the Italians and then the Germans, both of whom were still divided into many states. W Europie Zachodniej nowe uczucia nacjonalizmu zjednoczyły Włochów, a następnie Niemców, którzy nadal byli podzieleni na wiele państw. The unification of Italy was completed in 1870 and Germany became a nation state in 1871. Zjednoczenie Włoch zostało zakończone w 1870 roku, a Niemcy stały się państwem narodowym w 1871. On the other hand, in Eastern Europe, national groups sought to create smaller states out of the huge Austro-Hungarian, Ottoman and Russian empires. Z drugiej strony w Europie Wschodniej grupy narodowe dążyły do tworzenia mniejszych państw z ogromnych imperiów austro-węgierskich, osmańskich i rosyjskich. These demands for national self-determination helped cause World War I, breaking up the empires after the war. Te żądania narodowego samostanowienia pomogły wywołać pierwszą wojnę światową, rozbijając imperia po wojnie. During the 1930s, two dictators, Adolf Hitler of Germany and Benito Mussolini of Italy, used nationalism and demanding extreme loyalty from their people.
W latach 30. XX wieku dwaj dyktatorzy, Adolf Hitler z Niemiec i Benito Mussolini z Włoch, użyli nacjonalizmu, żądając od swojego narodu skrajnej lojalności. They promoted kind of nationalism with belief that a certain nationality was superior to all others. Promowali rodzaj nacjonalizmu, wierząc, że dana narodowość jest lepsza od wszystkich innych. In support of this nationalism, the Nazis killed millions of Jews and other people whom they consider inferior human beings. Wspierając ten nacjonalizm, naziści zabili miliony Żydów i innych ludzi, których uważali za gorsze istoty ludzkie. Germany and Italy also set out to conquer the world, which led to World War II. Niemcy i Włochy również wyruszyły na podbój świata, co doprowadziło do II wojny światowej. After World War II, nationalism led many African and Asian colonies to demand autonomy. Po II wojnie światowej nacjonalizm skłonił wiele kolonii afrykańskich i azjatyckich do żądania autonomii. In 1947, India and Pakistan won independence from Great Britain. W 1947 roku Indie i Pakistan uzyskały niepodległość od Wielkiej Brytanii. In 1948, a nationalistic movement called Zionism resulted in the establishment of Israel. W 1948 roku ruch nacjonalistyczny zwany sionizmem doprowadził do powstania Izraela. About 100 other nations had become newly independent till 1980s. Około 100 innych narodów odzyskało niepodległość do lat 80. Many of them did not have a long history of shared experiences, but the leaders encouraged to nationalism to build national unity. Wiele z nich nie miało długiej historii wspólnych doświadczeń, ale ich przywódcy zachęcali do nacjonalizmu, aby budować jedność narodową. Nationalism put many countries on the map during the collapse of the Soviet Union. Nacjonalizm umieścił wiele krajów na mapie podczas upadku Związku Radzieckiego. In 1990 it united Germany. W 1990 roku zjednoczył Niemcy. In 2016 nationalistic sentiments decided that Great Britain would leave the European Union. W 2016 roku nastroje nacjonalistyczne zdecydowały, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Nationalism gives people a sense of belonging. Nacjonalizm daje ludziom poczucie przynależności. But also produces rivalry and tension between nations, what may lead to war. Ale powoduje również rywalizację, napięcie między narodami, co może prowadzić do wojny. Extreme nationalism may result in ethnic hatred and in persecution of minority groups. Ekstremalny nacjonalizm może skutkować nienawiścią etniczną i prześladowaniami grup mniejszościowych. The latest technologies lead to access to knowledge about the world. Najnowsze technologie prowadzą do dostępu do wiedzy o świecie. People more and more identify as citizens of the global community. Ludzie coraz częściej identyfikują się jako obywatele globalnej społeczności. So nationalism appears as a temporary idea. Tak więc nacjonalizm zjawi się jako chwilowy pomysł. As we see more global problems and a common enemy, such as the virus pandemic, our home extends across the whole planet Earth. W miarę jak widzimy więcej globalnych problemów i wspólnego wroga, takiego jak pandemia wirusa, nasz dom rozciąga się na całą planetę Ziemia.